Kłaniam się, Barbara z Krakowa. Pozwólcie Państwo, że przeczytam wiersz dla mojego prawnuczka najukochańszego. To jest największa miłość moja i mojego męża, Tytusek Zajączkowski, wnuczka syn. Dla Tytuska, 23 maj 2016 rok. Mój drogi Tytusku, mój wnuczku drogi, życzę, byś stanął mocno na nogi. Nim minie wiosna i przyjdzie lato, byś szybko biegał za piłką z tatą. Aby ci szybko zmężniały nóżki, niech nie żałują nacisk pietruszki. Ja, stara babcia, pokornie proszę, niech będą w domu owoców kosze, żółte, czerwone i pomarańczowe. Dary natury smaczne i zdrowe, jabłka, banany i mandarynki zamiast kawałka paskudnej szynki. Żebyś pożytek miał z uzębienia, niech często dają ci do gryzienia chlebek, marchewę, liście kapuchy zamiast zabawek albo kiełbachy. Kiedy osiągniesz dojrzały wiek, wyrośnie z ciebie przystojny człek. Ucz się i pracuj, nie licz na spadek. Noś piękną brodę, jak twój pradziadek. Niech ci się wszystko na dobro zmienia. Nie bądź dobry, Tysiu, jak babcia Terenia. Szczęśliwie płyną ci wiosny i lata. Stań się przystojny, tak jak twój tata. Dobry i piękny, jak twa mamunia. Tego ci życzy twa prababunia. Niech uwielbiają cię wszystkie ciotki i wuj Mateusz, i psy, i kotki. Rośnij nam zdrowo, jak dąbek w lesie. Każdy dzień słonko i radość niesie. Każdego roku pnij się do góry bez leków, piguł i bez mikstury. Więc jest to wiersz oparty na wierszu mojej przyjaciółki pani Władysławy Czuły i pozwoliła mi sobie przerobić z moimi imionami i troszkę poprawić. Dziękuję bardzo.